Loża radiowa. W poniedziałkowej loży radiowej są już nasi goście. I witamy senatora PiS-u Jerzego Czerwińskiego. Witam państwa. I posła niezależnego Janusza Sanockiego. Dzień dobry. Witam państwa, witam słuchaczy. Jak już w tle było słychać, panowie już nawiązali dyskurs pewien, ale my chcemy o konkretne sprawy tutaj porozmawiać, o konkretnych sprawach. 444 dokładnie strony druku. Tyle liczy ustawa o prawie wodnym. No i spadła ona z obrad piątkowych. Dziś wspominamy nie tylko na Opolszczyźnie powódź tysiąclecia sprzed 20 lat, a tymczasem to prawo wodne miało nam pomóc w tym właśnie, żeby zabezpieczyć je przed wielką wodą. Czy to znaczy, że co? Temat umarł na razie. Pani czytała, pani redaktor, to prawo wodne? Nie czytałam, natomiast czytałam jakieś streszczenie, prawda? 500 stron, 500 artykułów, opodatkowanie wszystkiego. Wody na hodowlę karpi, wody do energetyki, wszystkiego. Spadło po moim wystąpieniu. Chwalący się hodowcy karpi powinni mi na święta jakieś kilo karpi zabezpieczyć, bo po prostu jest to absolutny bubel prawny całkowity. Ja nie wiem, kto to podrzuca PiS-owi te ustawy i kto to tam to redaguje, po prostu opodatkowanie, kobyła, kto to przeczyta w ogóle? No przecież gruba, potężna księga, jak państwo się domyślacie, 500 tam, 6 chyba artykułów, skomplikowane, wywołujące konieczność powołania nowej struktury, nowej wody polskie miała powstać, państwowe gospodarstwo, które się, oczywiście nowi urzędnicy, nowi biurokraci, opodatkowanie deszczu, wszystkiego, każdej, właśnie nacjonalizacja wody, o. Następne powinno powstać państwowe przedsiębiorstwo Powietrze Polskie i powinno się powietrze opodatkować. Panie senatorze, co pan na to? Nacjonalizacja polskiej wody. Powiem w ten sposób. Ustawa prawo wodne już istnieje. Stara ustawa, która do tej pory obowiązuje. To ona też malutka nie jest. To jest 200 artykułów i ponad 200 stron. Zaś to nowe prawo wodne wymusza na nas Unia Europejska. Nie jest oderwane, prawda? Ono jest. Ono weszliśmy do Unii z dobrodziejstwem inwentarza. Z jednej strony otrzymujemy środki, a z drugiej strony Unia wymusza na nas już od 2004 roku dostosowanie się w zakresie właśnie prawa wodnego do dyrektyw unijnych. Mówi się tutaj, że 3,5 miliarda euro na nas czeka, kiedy będziemy mieć nowe prawo. Gdy się nie dostosujemy, mogą nam to zablokować, te 3,5 miliarda euro i na przykład niektórych oczyszczalni czy kanalizacji nie wybudujemy. Zaś, no, od 2004 roku czekamy na nasze nowe prawo wodne. Trochę rządów po drodze już było. Nie chcę już nieobecni tutaj, którzy nie mają racji, czyli Platforma Obywatelska, PSL, rządzili przez 8 lat. 8 ostatnich lat. I nie mogli się za to zabrać. To, że rząd Prawa i Sprawiedliwości bierze się z tym bykiem za rogi i chce dostosować nasze prawo do prawa unijnego, no to tak jak powiedziałem, Unia na nas to wymusi w ten czy w inny sposób, albo nie dając środków, albo nakładając kary. Pytanie jest inne, czy to prawo musi być tak skomplikowane. O, właśnie, i dochodzimy to do jest, no, założenia według mnie są dobre, dlatego że przez cały czas, jeszcze jak byłem radnym sejmiku wojewódzkiego, słyszałem ciągłe utyskiwania, że wody u nas to mają zazwyczaj trzech właścicieli. Gmina, Urząd Marszałkowski, państwo. I tak nie wiadomo za bardzo, kto czym rządzi, a już nie daj Boże, jak tych trzech gospodarzy jest na jednym cieku wodnym. Teraz będzie inaczej. Będzie jeden właściciel. Państwowa, nawet to nie spółka, tylko przedsiębiorstwo państwowe. Wody Polskie. Tak jak Lasy Polskie, podobnie. Lasy Państwowe. I ta instytucja będzie odpowiadała za wszystko, jeśli chodzi o wodę. I będzie logiczny podział ze względu na dorzecza, ze względu na zlewnie, czyli nie podział terytorialny, ale podział ze względu na taki jakby funkcjonalny, funkcjonalny, prawda? Płynącą wodę, więc to się trzyma kupy. Dlaczego wycofano tą ustawę? Bo były niejasności w trakcie uchwalenia, bo ona jest jeszcze w Sejmie, żeby było jasne, do Senatu jeszcze nie przyszło. Tak. Wycofano ją dlatego, znaczy wstrzymano, może nie tyle, że wycofano z trzeciego czytania wtedy, w piątek, dlatego, że były niejasności co do ewentualnych opłat, tych maksymalnych opłat. Zapewnienia ze strony rządu kierowane, że te opłaty nie wzrosną przez kilka następnych lat, że ten wzrost będzie po czterech, po sześciu latach, nie przekonały opozycji, żeby dopełnić
nazwałbym to najwyższej staranności. A ta ustawa dotyka bardzo wielu kwestii, bo ona dotyka zarówno, nie wiem, no kąpieliska, jachtu... No, każdej kropli wody, no wszystkiego. Wody kanalizacji, wody do energetyki, wody do dostawów hodowlanych, skończywszy na statkach pełnomorskich, które też są ujęte. Czyli jakby... dotyka w bardzo wielu sfer życia i dobrze by było nie popełnić tutaj błędu, więc dlatego zostało to wstrzymane. Nawiasem mówiąc, ta ustawa i tak jest szybko procedowana, jak na objętość tego tekstu, ona jest procedowana szybko. Wszystkie ustawy, panie senatorze, są szybko, zbyt szybko procedowane. My mamy polski parlament, polski Sejm, no, przy udziale Senatu ma biegunkę legislacyjną. My produkujemy... To mówimy o ilości czy szybkości? Bo to są dwie różne sprawy. To nie są dwie różne sprawy. W 2016 roku w 32 tysiące stron maszynopisu ustaw zostało uchwalonych przez polski parlament, czyli przez Sejm i przez Senat. I jeszcze prezydent to zdążył podpisać. 32 tysiące ustaw. Zależy od tego, pani senator był znanym zwolennikiem Unii Europejskiej. Panowie nam teraz odbiegają od tematu, zaczynają wyliczać. 32 tysiące stron rocznie, żeby to przeczytać, to potrzebałoby każdego dnia roboczego 4 godziny i 17 minut czytać ustawy. My za sekundkę wrócimy do tych 444, które dotyczą prawa wodnego. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi, senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Czerwiński i poseł niezależny Janusz Szanocki. Rozmawiamy o prawie wodnym, o tych zmianach w prawie wodnym. Mamy takie pewne wyliczenia. Towarzystwo Gospodarcze Polskiej Elektrowni wyliczyło, że jeżeli prawo wodne w takiej formie, jaka jest proponowana, wejdzie w życie, to podwyżka jest na poziomie 40 zł rocznie na jednego członka rodziny. No, a poseł Nowoczesnej Marek Sowa wyliczył, że te wszystkie koszty przeliczone na jednego Polaka to będzie od 96 do 115 zł. Pani premier mówiła do opozycji, państwo wprowadzacie w błąd i siejecie niepotrzebną panikę. No to jak to jest z tymi kosztami dla Polaków? Bezwzględnie wzrost kosztów jest konsekwencją tej ustawy, ponieważ ona opodatkowuje każdą formę poboru wody. No ta ustawa jest pomyślana tak, że woda nie jest już dobrem natury, z którym można korzystać w sposób po prostu swobodny, tylko pobiera opłatę. Do tej pory jak ktoś hodował karpie na przykład w stawiku, to sobie z jakiegoś cieku dostawał pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z jakiegoś strumyka, potem tę wodę odprowadzał do innego strumyka albo do tego samego i nie płacił za to, prawda? Natomiast teraz będzie płacił 500 zł za metr sześcienny na sekundę poboru wody, więc jeśli, i to wszystko podróży, energetyka będzie płacić za pobór wody, bo no to niby dlaczego? Elektrownia wodna co, niszczy tą wodę, czy co, uszkadza jej chemiczną strukturę? Nie, nie zanieczyszcza nawet tego specjalnie przecież. W związku z tym ustawa jest źle pomyślana. W ogóle jak patrzę na ten Sejm nasz, jestem posłem pierwszy raz, pierwszej kadencji, źle pracuje polski parlament, nie dominują urzędnicy, posłowie nie kontrolują tego procesu ustawodawczego i my produkujemy za dużo ustaw. 32 tysiące stron maszynopisów w 2016 uchwaliliśmy ustaw. No nikt nie jest w stanie tego po prostu przeczytać. I to prawo wodne, nie zasłaniajmy się Unią Europejską. Dyrektywy unijne trzeba wdrażać w taki sposób, żeby nie powiększać tego garba, bo to ktoś to musi przeczytać, ktoś to musi zastosować w Polsce. To nie tak, że to jest swobodna twórczość do kosza idzie. Nie. Ktoś to potem będzie ślęczał i będzie to interpretował i tak dalej. To jest fatalna ustawa. A są jakieś dobre jej skutki? No bo mówimy tutaj w kontekście chociażby powodzi. To, że będzie właśnie jeden właściciel, nie przełoży się na większe jednak bezpieczeństwo. Ale to też przestanie padać, jak powódź w 97 przynajmniej u mnie w Nysie była zawiniona przez zarządcę ówczesnego, czyli Regionalną Dyrekcję Gospodarki Wodnej, bo zaczęła się w piątek, oni ich nie było na tam, oni nie spuszczali z jeziora wody. Po prostu ewidentny błąd popełnili. Dopiero w poniedziałek zaczęli spuszczać wodę, jeszcze się pomylili, bo średnią matematyczną wpływu wyciągnęli za 24 godziny, a wpływ rósł jakoś logarytmicznie albo wykładniczo, o matematyce nie mieli pojęcia po prostu. Panie senatorze, najpierw w temacie tych opłat. To co to zmieni? Faktycznie jesteśmy straszeni. Pierwsze, opłaty są wskazane jako górne granice maksymalne i one nie będą wykorzystane, tak jak i opłaty w obecnej ustawie prawo wodne. Fakt jest faktem, że dobro, którym jest woda, czysta woda, to dobro jest w tej chwili w Polsce deficytowe. Polska jest jednym z najbardziej mało zasobnych w wodę, dostępną wodę krajów w Europie. I w efekcie my musimy to dobro chronić. No, oczywiście można by za darmo wszystko, tak jak pan poseł tutaj sugeruje, tylko pytanie,
A co będzie, jeśli ci, którzy będą to brali za darmo, bez umiaru, w cudzysłowie oczywiście, po prostu nam to dobro zniszczą? Są pozwolenia wodnoprawne wydawane dzisiaj, panie senatorze. Nie, to jest tak, jedna kwestia. Czyli natury, nazwałbym to faktycznej. Druga, no niestety ta Unia Europejska takie, a nie inne ustawodawstwo nam narzuca. To znaczy, to przedsiębiorstwo, które będzie się zajmowało całokształtem gospodarki wodnej, ono musi być samowystarczalne. Tak jak lasy państwowe. Trochę produkt jest inny. W przypadku lasów on ma odłożony kilkadziesiąt lat jakby swój dochód. W przypadku wody to jest na bieżąco praktycznie. Zaś nie straszmy ludzi właśnie, to co mówiła pani premier, bo są okresy przejściowe w tej ustawie i to nie będzie tak, że kategorycznie siekierą, nazwałbym to, nagle przetniemy stary ustrój, stare prawo wodne, zacznie działać nowe prawo wodne i będą gwałtowne podwyżki. No, choćby z tego powodu żaden rząd rozsądny nie zafunduje sobie takiego wejścia w cudzysłowie w kampanię wyborczą. Panie senatorze. Ja bym skończył jednak. Bardzo proszę, bo ja coś właśnie... Proszę zauważyć, że większość rządów poprzednich nie dlatego nie brała się za tę ustawę, że nie mogła, ale odpychano to, spychano ten gorący kartofel tylko dlatego, że bano się, co będzie, jak to odbierze po prostu przeciętny obywatel, jak to odbierze elektorat. Zawsze jakieś wybory były. My jesteśmy odpowiedzialnym rządem. My uważamy, że trzeba to zrobić. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, wymusza nas to Unia, jeszcze zachęcając pieniędzmi z Europy. Z drugiej strony, no fakt jest taki, że woda jest to towarem deficytowym. Oczywiście trzeba to zrobić w ten sposób, żeby ci najbiedniejsi na tym nie ucierpieli. I dlaczego właśnie premier Szydło poprosiła o wycofanie. Może o wstrzymanie prac w trzecim Kazał czytaniu na tą ustawą. To zrobić, nie pani Szydło. No właśnie dla... Szydło tylko uzasadniała. Pani pośle, chwilkę. Właśnie dlatego, na wniosek premier Szydło, bo ona wtedy mogła złożyć taki wniosek. Otóż dlatego właśnie, żeby się przyjrzeć wszystkim, po pierwsze wyliczeniem z oceny skutków regulacji, czyli tych, które są dołączone do projektu, tym, które były przedstawiane w trakcie dyskusji, i jeszcze raz to przeliczyć, bo być może gdzieś się kryje jakiś błąd. My nie chcemy arbitralnie narzucać pewne rzeczy. Tak jak powiedzieliśmy, w dyskusji, w pewnym sensie w konsultacjach chcemy, żeby to prawo z jednej strony było zgodne z zewnętrznymi uwarunkowaniami, ale z drugiej strony, żeby nie powodowało pogorszenia jakości życia naszych mieszkańców. Jak ja słyszę, że rząd nie podniesie, bo rząd jest odpowiedzialny. Klasyk powiedział, Alexis de Tocqueville, że nie ma takiej nikczemności, której by nie zrobił nawet liberalny rząd, jak mu zabraknie pieniędzy. Ale my pieniędzy nie brakuje. Pieniędzy brakuje. Pan senator powinien wiedzieć, że pojęcie liberał to jest bardzo rozciągliwe. Pieniędzy w budżecie brakuje. Zakończyliśmy rok ubiegły kolejnym wzrostem zadłużenia Skarbu Państwa o 94 miliardy złotych. 94 miliardy wzrosło zadłużenie Skarbu Państwa. Przekracza bilion złotych już jest zadłużenie z samorządami liczone. Tu tworzymy nową administrację do zarządzania wodą i ona po prostu będzie kosztować. No to nie ma nic za darmo. I sam pomysł, koncepcja nacjonalizacji zasobów wodnych, bo to jest koncepcja nacjonalizacji po prostu. Czy ona się będzie nazywać tak, czy siak, ale to jest koncepcja nacjonalizacji. I ilość urządzeń pomiarowych, które trzeba będzie zamontować na tych stawach, na tych, gdzie dzisiaj nie ma tych urządzeń, nie ma potrzeby. Energetyka, która będzie płaciła za wodę. Wszystko to spowoduje wzrost obciążeń obywatelskich. A co do Unii i tak dalej. Ja przyznam, że ja tej dyrektywy unijnej nie studiowałem, ale uważam, że każdą dyrektywę można wdrożyć, implementować do polskiego prawa w sposób oszczędny, racjonalny i bardziej dbając o interes polskiego społeczeństwa, a nie tylko tak ślepo po prostu wszystko przepisywać. Ta ustawa to niestety jest takie ślepe powrzucanie do garnka wszystkiego. I ja jestem, mam nadzieję, że pani premier i że rząd siądzie do tego i naprawdę troszeczkę tę ustawę inaczej napisze, uprości. A dodajmy tylko, że będą musieli to zrobić szybko, bo już są w tym względzie opóźnienia. Do kolejnych spraw wracamy po przerwie.
Trzecia odsłona naszej rozmowy. Goście, przypomnijmy, senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Czerwiński i poseł niezależny Janusz Sanocki. A my zostajemy cały czas w temacie pieniędzy, bo one goszczą. Witamy. Czy to woda, czy mandaty. No właśnie, trwa przygotowywanie tego prawa, które ma umożliwić większą ściągalność mandatów, czyli policjanci będą mogli nas, mówiąc kolokwialnie, skasować na miejscu. Na miejscu. Wydać paragon. Od ręki. No i dobrze, bo to akurat nie przeszkadza w niczym. Chyba, że pan senator chce tu swój czas wykorzystać, bardzo proszę. Czy jedno zdanie do poprzedniej tury, a mianowicie pan poseł próbował tutaj przekonać nas, w cudzysłowie oczywiście, że są jakieś problemy budżetowe. Oczywiście nie. Najniższy deficyt budżetowy w historii. No, ułamkowy, promilowy wręcz. To na co zaciągnięto nowe długi, panie senatorze? 94 miliardy wzrosło zadłużenie państwa. To są pana wyliczenia. No jak pan jest budżetu, sprawozdanie no budżetowe. I wróciliśmy do tematu, o którym mieliśmy już nie rozmawiać. Wracając do kwestii związanych z możliwością poboru mandatów przy pomocy elektronicznej. Oczywiście tak, bo powinniśmy iść z postępem. Ale tu bym proponował jeszcze, bo dość duże ilości środków, funduszy pójdą na dosprzętowienie policji, w ogóle służb mundurowych. To ma być w latach 2017-2021 ponad 9 miliardów złotych. To i Straż Pożarna, i Policja, i Straż Graniczna, i BOR, wszystkie służby. Otóż proponowałbym także i będę za tym optował, żeby policja, przynajmniej policja, której kontakt z obywatelem jest w pewnym sensie represyjny, często, żeby była wyposażona w kamery internetowe, które będą nagrywały i utrwalały sposób prowadzenia interwencji. No to przez te kamery żeby same kłopoty było... są, panie senatorze, bo tego Igora Stachowiaka tam te kamery wykryły. No właśnie chodzi o to, żeby po prostu takie wypadki się nie powtarzały, żeby policjant miał świadomość, ale także obywatel, że potem ewentualnie w sądzie liczy się nie słowo przeciwko słowu, ale obraz, obiektywny obraz, który będzie oddawał rzeczywistość. Według mnie to jest podstawowa kwestia, już nie mówiąc o tym, że tak na przykład jest w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, już, bo przeszło to przez uzgodnienia międzyrządowe i będzie na Radzie Ministrów, nowelizacja ustawy, która zwiększy możliwość cywilnego nadzoru nad służbami mundurowymi. To też jest ważna kwestia. Tam, gdzie jest styk obywatela z jego prawami i też obowiązkami, z aparatem w pewnym sensie represji, bo policja jednak jest aparatem represji, no tak. Powinno to być z jednej strony obiektywnie utrwalane, z drugiej strony powinna być jasna kontrola cywilna nad tymi procesami. Ta kontrola de facto w systemie politycznym państwa jest sprawowana, bo jest Sejm, jest ministerstwo, to są wszystko reprezentanci narodu, tylko że realnie nie działa, bo nie działa prokuratura, fatalnie działa prokuratura. Muszę powiedzieć, że bardzo się zawiodłem bardzo na... Bardzo dobrze działa prokuratura. Panie pośle, bardzo źle pomyli. Działa prokuratora, panie senatorze, po prostu fatalnie. Ja, pan minister Ziobro, to jest moje wielkie rozczarowanie. Myślałem, że czegoś się nauczył. Prokuratura oczywiście, ani jeden prokurator z afery Amber Gold jeszcze nie poniósł konsekwencji. Sam głosowałem za tym, żeby minister był zwierzchnikiem prokuratury, ale no niestety Ziobro sobie z tym nie radzi. Zblatował się już z swoimi podwładnymi, oni już tworzą jedną klikę. Ale zostając jeszcze... Wróćmy na chwilę do doposażenia właśnie. I przy policji. No właśnie, bo przy ściągalności mandatów też mówimy o tym szacunku do prawa, prawda? Bo to, że obywatele się migają i nie regulują tych należności, to też jest w kontekście tego, co wcześniej mówiliśmy o nadprodukcji prawa, o jego złej jakości. Myślę, że to w tym kontekście... To akurat jest sprawa prosta, prawda? Egzekwowanie mandatów i tak dalej. Nie sądzę, żeby tu akurat coś legislacyjnie trzeba było poprawiać. A to, że policjanci zostaną w czytniki wyposażeni, no to dobrze, bo każdy kartą będzie mógł zapłacić. Dzisiaj plastikowy pieniądz wchodzi. A w kamery? Kamery też bardzo dobry pomysł. Oczywiście to świetny, tu popieram pana senatora, ale co do zadłużenia, proszę przeczytać sprawozdanie z budżetu, panie senatorze, bo też będziecie nad nim głosować. 94 miliardy wzrosło zadłużenie Skarbu Państwa. Jesteśmy fatalnie zadłużani, niestety to jest przyszłe pokolenia będą to spłacać. A o tematy regionalne zapytamy naszych gości za chwilkę. Senator PiS Jerzy Czerwiński i poseł Janusz Sanocki wciąż w naszym studiu i zdradzę tylko, że wciąż o wodzie. To jednak mocny temat, ale my zmieniamy temat. Woda. Zmieniamy temat, bo duże inwestycje przed Opolszczyzną. Obwodnica Niemodlina, obwodnica Kędzierzyna-Koźla, wreszcie Myślina doczeka się obwodnicy. Mówi się także o zmianach na autostradzie A4. No i
Pytanie, czemu to wszystko tak długo trwa według panów? Dlaczego tak długo musieli czekać mieszkańcy Niemodlina, żeby w końcu dostać zielone światło, obwodnica u nich powstanie? To był ten sam czas, kiedy obwodnica Nysy. Wtedy były projekty. To było wprost jedno zadanie. Nazywało się obwodnica Nysy i Niemodlina. I ponieważ troszeczkę przeszacowano obwodnicę Niemodlina, to żeby się jej pozbyć i zrobić obwodnicę Nysy, no to rozdzielano te dwa zadania. W efekcie obwodnica Nysy, połowa już jest zrobiona. Druga połowa, druga część, może to niekoniecznie połowa, będzie w październiku, a Niemodlin, ten ruch, który z obwodnic jest skanalizowany i idzie w stronę Opola, niestety przyjmuje na siebie. Idzie to wszystko przez centrum miasta. Powiem w ten sposób, to jest naprawienie błędu tych, którzy lobbowali najpierw za Nysą i Niemodliną, a potem celowo te dwie inwestycje rozdzielili. Bo nie można zostawiać takiego miasteczka jak Niemodlin samego po prostu. Bo siła uderzeniowa jest mniejsza wtedy. Błędy, właśnie. Błędy popełniali poprzednicy i błędy popełniają teraz obecne Ministerstwo Infrastruktury, bo model zawsze, proszę Państwa, jest bardzo prosty. Są zadania, tych zadań jest znacznie więcej zawsze niż pieniędzy w budżecie. I teraz jest pytanie, jak oszczędnie gospodarować pieniędzmi, żeby wystarczyło na jak najwięcej zadań. Czyli projekty muszą być odpowiednio odchudzone, nie mogą być przeprojektowane, nie może być zjazdów tam, gdzie ich nie potrzeba i tak dalej. Ale też muszą być pieniądze wydawane rozsądnie na różne inwestycje. I teraz mam przykład w Nysie w listopadzie, albo na w ogóle z budżetu. Dyrekcja Opolska Dyrekcja Dróg Krajowych w Nysie 2 km drogi dobrej nawierzchni zdziera, wymienia kosztem prawie 2 milionów złotych. I moja interwencja spotyka się z taką samą odpowiedzią, jak zawsze urzędnicy mają, że wszystko dobrze, bo audyty, bo to, bo tamto. Oczywiście potem jak już zdarli, to już nie mogłem udowodnić, że była dobra nawierzchnia, prawda? Ale okazuje się, że w marcu wodociągi Nyskie Aqua, które od roku tam projektowały wymianę kanalizacji, zdzierają ten nowy asfalt i robią tam kanalizację. Dostaję odpowiedź, że bardzo nam przykro, tu. 2 miliony złotych wyrzucono w błoto. Jakby ten któryś minister, czy ten dyrektor z Opola miał załatwić, zarobić te 2 miliony i z własnej kieszeni zapłacić, to by takich błędów nie było. Trzeba oszczędnie gospodarować pieniędzmi. Niestety dalej ten aparat wykonawczy dominuje, a kierownicy ministerstw, no niektórych, zwłaszcza infrastruktury, mam negatywne tutaj zdanie o ministrze infrastruktury. A my słyszymy takie opinie, że pieniądze na te inwestycje znalazły się tylko dlatego, że cena za litr paliwa wzrośnie, panie senatorze. Nie wiem, czy wzrośnie, bo pamiętajmy o tym, że ona w tej chwili maleje ze względu zewnętrznych. Zaś, jeśli chodzi jeszcze o te kwestie inwestycyjne, mieliśmy w poprzednich 8 latach swojego własnego wiceministra z tego terenu, który w żaden sposób nie lobbował za tym terenem, niestety, z Platformy Obywatelskiej. Nazwisko pominę. To się skończyło tym, że obwodnica Nysy powstaje, ale no, jakby rzutem na taśmę i zostało to tak naprawdę wychodzone przez przewodniczącego sejmiku pana Wierdaka ówczesnego i marszałka Sebesta. Ale to jest z Platformy. Z Platformy, to trzeba im przyznać. Zaś inne inwestycje leżały. Proszę zauważyć, weszło PiS, weszło Prawo i Sprawiedliwość, 1,5 roku. I mamy w pewnym sensie wysyp inwestycji w różnych miejscach, tam gdzie one są rzeczywiście potrzebne, po przeprojektowaniu na przykład Niemodlin, bo jeśli mówimy o oszczędnościach, tam zeszliśmy z kosztów, tak. Zostało to odchudzone. I słusznie. I na szczęście Prawo i Sprawiedliwość kieruje się potrzebami, a nie kwestiami politycznymi. Gloryfikacją, panie senatorze, przy całej mojej sympatii do Prawa i Sprawiedliwości, dajmy spokój, nie wierzmy w te partie, one wszystkie są skażone tymi samymi grzechami. Są ci, którzy są skażeni antypartyjnością. Partie leninowskie, wszystkie są partie, one tak tutaj nam zachwalają z jednej, z drugiej strony. Dobrze takie decyzje podjęto, to jest racjonalne, ale też wiele decyzji jest nieracjonalnych. Musimy doskonalić zarządzanie państwem i budżetem na każdym szczeblu i od tego jest parlament. Ale wracając jakby do kwestii decyzyjnych. Państwo będziecie niedługo rozmawiać na temat tych obwodnic. Pytanie jest bardzo proste. Dlaczego wcześniej nie można było tego zrobić? No i właśnie to pytanie. Można to będzie zrobić teraz. Ale budowano co innego. No i właśnie to pytanie na pewno zadamy naszym kolejnym gościom, a za wspólnie spędzoną godzinę dziękujemy senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Czerwiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I poseł niezależny Janusz Sanocki. Dziękujemy. Pozdrawiam wszystkich. Loża radiowa.